Cześć, czas na sztukę w minutkę. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam cztery niezwykłe, a jednocześnie piękne dzieła sztuki sprzedane jako NFT. Po to, by troszeczkę odczarować w Waszych oczach tę technologię, która często kojarzy się z awatarami i z przekrętami. Na podstawie artykułu z artsy.com. Pierwsze stworzyła Linda Dusina i nazywa się Kurzem trudno się oddycha. Cudowne kolory i połączenie tych dynamicznych grafik, a jednocześnie sztywnego podziału. Następnie Manuel Rosner i skoczna rzeźba 5, czyli atak turkusowych form. I to jest taka klasyka animacji 3D, która ostatnio jest naprawdę bardzo popularna. Leo Ishigodan i sztuczna ewolucja konwergentna. Patrzcie, że tutaj artysta posługuje się już tylko i wyłącznie algorytmem jako swoim medium, a jednak efekt jest naprawdę cudowny i hipnotyzujący. I na koniec dzieło bardziej klasyczne i po prostu piękne w swojej prostocie. Mark Wellinger, pełnie nad jeziorem Grada. Proste, ale naprawdę cudownie romantyczne. Co uważacie?